Jedność w duchu zakłada myślenie wspólne o wielu rzeczach. To znaczy myślenie o drugim człowieku. No można deklarować, mamy jednego ducha, pochodzimy z jednego takiego sposobu przeżywania pewnych spraw, ale jeżeli nie ma tej cechy, takiego myślenia o sprawach drugich osób, o ich potrzebach, o tym, czego one w życiu potrzebują, to jakby rozmywa się idea jedności. Jedność oparta jest o bardzo praktyczne działanie. Działanie polegające na tym, że jestem nastawiony na realizację celu mojego powołania, ale równocześnie chcę, żeby to kroczenie z innymi odbywało się harmonijnie, żeby również uwzględniało ich potrzeby serca. Wtedy ta jedność jest perfekcyjna i wtedy wspólnota, nie wiadomo kiedy, ale bardzo szybko osiąga pewne cele, bardzo ma duże błogosławieństwo Pana Jezusa.